już ferma była zasiedlona u nas i to była taka wtedy burza i burmistrz i różne środowiskowe te były instytucje. I jeden pan na fermie właśnie powiedział, że zwierzęta w norki to są bardzo miłe i przyjemne zwierzątka, z których są bardzo ładne futra. Tylko że Polki nie stać na te futra, ale Polki za to stać jest na wąchanie smrodu z ferm i uciążliwości od much. Można powiedzieć, że początkiem jakby i takim przełomem dla polskiej produkcji skórek zwierząt futerkowych był rok 2009, kiedy do użytku oddano jedną z największych w Europie sortownie właśnie skórek futerkowych w Goleniowie, w którą zaangażowany jest kapitał holenderski i także giełda w Toronto, NAFA. Od tego momentu tak naprawdę produkcja w Polsce wzrosła wielokrotnie i od tego momentu też Polska jakby stała się faktycznie istotnym producentem przede wszystkim skórek z norki amerykańskiej, stając się jakby w trzecim największym światowym potentatem w tej branży. Na tej fermie znajduje się zapewne około 100 tysięcy norek amerykańskich. W tym regionie w promieniu 2-3 km znajdują się jeszcze dwie podobnej wielkości fermy. Wszystkie one należą do firmy zarejestrowanej w Polsce o holenderskiej genezie Farm Equipment International. Jedną z pierwszych ferm założonych w Polsce przez tę firmę była ferma w Bronowicach, gdzie właściwie od samego początku społeczność lokalna była bardzo mocno przeciwko budowie tej fermy. Ferma jest od 2004 roku na działce po byłej fermie krów. W 2004 roku zaczęła się budowa. Próbowaliśmy się zorientować, co to będzie. W Urzędzie Miejskim nikt nic nie wiedział, co to będzie nadbudowane. Okazało się później, że w lipcu w 2004 roku bez zezwolenia na użytkowanie firma zasiedliła fermę. Wtedy poczuliśmy, co to są norki. Był smród i okropne ilości much, plagi much. Przed wydaniem decyzji nie było żadnych konsultacji, żadnych rozmów, nic nie było, nie było. Nie wiedzieliśmy nawet, co się tu będzie budować. I w urzędzie gminy nie mogliśmy się nawet dowiedzieć, co to będzie. Ktoś mi się kiedyś zapytał, jaki to jest odór z fermy norek. No to proste określenie, jakby ci ktoś za oknem zrobił latrynę i codziennie przyszło załatwić się ze 100 ludzi, to masz wtedy odór z fermy. Wiesz, jaki jest zapach fermy. Farm Equipment International to firma zarejestrowana w Polsce z holenderską genezą, która jest częścią globalnego koncernu futrzarskiego rodziny Lejenów. Pierre Lejen współtworzy w Polsce spółkę Farco razem z Raymundem Gąsiorkiem, prezesem Polskiego Związku Hodowców i Producentów Zwierząt Futerkowych. Głośno o tej firmie zrobiło się w Polsce, kiedy ferma w Radechowie została oskarżona o zanieczyszczanie środowiska oraz kiedy nie udało się tej firmie wybudować planowanej fermy norek w gminie Żurawina koło Wrocławia. Zupełnie przypadkowo z jakichś takich plotek dowiedzieliśmy się o tym, że tutaj w okolicy ma powstać największa w Europie ferma norek. Natomiast na początku nawet nie wiedzieliśmy dokładnie, gdzie to ma być zlokalizowane. Wiedzieliśmy, że koło miejscowości Brzeście, ale z której strony nie było wiadomo. Dosłownie 2 albo 3 tygodnie później już na tym polu pojawiły się taki ciężki sprzęt, maszyny budowlane i rozpoczęły się prace. My w ogóle nie mieliśmy na początku świadomości, czym jest taka wielka ferma norek. I zaczęliśmy sobie to sprawdzać, szukać informacji w internecie, sprawdzać, gdzie takie fermy w Polsce już są i funkcjonują. Wspólnie z żoną postanowiliśmy, że pojedziemy do Radachowa, to jest w województwie lubuskim, i
Przejdziemy się na spacer dookoła takiej fermy, zobaczymy jak to wygląda. Po tym spacerze byliśmy w szoku, to znaczy jadąc tam samochodem, taki smród nie do wytrzymania był odczuwalny już w promieniu kilku kilometrów, w odległości 3 kilometrów to już było bardzo intensywnie odczuwalne. Tam na miejscu było nie do wytrzymania, a jak obeszliśmy tą fermę wzdłuż ogrodzenia dookoła, to odkryliśmy, że z tyłu jest całe wielkie jezioro ścieków. Wszystkie te odchody były odprowadzane do takiego stawu, który tam na miejscu został wykopany. Masakra, to znaczy w życiu, gdybym tego nie zobaczył na żywo, nie sądziłbym, że to jest w ten sposób prowadzone. No i nigdy nie chciałbym mieszkać w sąsiedztwie czegoś takiego, ze względu na siebie, na swoje dziecko, na wszystkich swoich bliskich. Inwestor, holenderska firma Farm Equipment International, bardzo szybko i bardzo prężnie rozpoczęła budowę pawilonów, w których miały być umieszczone klatki i wprowadzone zwierzęta. W pewnym momencie tych pawilonów było już tam kilkadziesiąt i pojawiły się też klatki. To wywołało straszny niepokój wśród mieszkańców. Postanowiliśmy zorganizować taką blokadę tam na miejscu, żeby nie dopuścić do przywiezienia zwierząt, bo wiedzieliśmy o tym, że jak ta ferma zostanie już zasiedlona tymi norkami, to nie będziemy mieli szans, żeby cokolwiek wskórać. Przez kilka miesięcy, 24 godziny na dobę, dyżurowaliśmy, żeby nie wpuścić tam ciężarówek ze zwierzętami. Na szczęście do takich prób nawet nie doszło. No i w finale tych naszych działań, po mniej więcej po 2 latach, udało się uzyskać unieważnienie tych wszystkich pozwoleń i decyzji, które były wydane na budowę tej inwestycji. I główny inspektor nadzoru budowlanego wydał nakaz rozbiórki całej tej, wszystkiego tego, co tam powstało. Myślę, że wszyscy, którzy byli zaangażowani w ten nasz protest, protestowali dlatego, że po prostu bali się, że nie chcieli w swoim sąsiedztwie mieć takiej, nie wiem jak to nazwać w ogóle, no nie wiem, mordowni. To słowo w ogóle ferma norek, to brzmi tak łagodnie, to nie kojarzy się z niczym strasznym. Natomiast jak zobaczy się, jak to funkcjonuje na żywo, to jest to przerażające. I myślę, że to była główna przyczyna, taki strach po prostu. Jeżeli to by było na tyle uciążliwe, że nie dałoby się tutaj mieszkać, to pewnie dążylibyśmy do tego, żeby jakoś się stąd wyprowadzić. Ja nie jestem w stanie nawet myśleć o tym, żeby się stąd wyprowadzić, bo kocham to miejsce, tutaj się wychowałem, tutaj wybudowaliśmy swój nowy dom i nie chciałbym nigdy się stąd wyprowadzać. Natomiast, no nie wiem, dla dobra mojej rodziny, ze względu też na nasze, nie wiem, zdrowie i jakiś taki komfort życia, pewnie musielibyśmy się stąd wyprowadzić. Jeden z pracowników holenderskiej fermy norek w Masanowie przez 2 miesiące nagrywał to, co tam obserwował. Materiał wskazywał na liczne zwierzęta w bardzo złym stanie, pogryzione, okaleczone czy konające w klatkach. Dodatkowo codziennie zbierano kilkadziesiąt martwych norek. Poza tym pracownicy znęcali się nad zwierzętami, bijąc je czy rzucając nimi.
Nagrania totalnie wstrząsnęły polską opinią publiczną i trzeba zaznaczyć, że to nie jest jakaś marginalna patologia, jakaś marginalna ferma, lecz ferma związana z ogromną holenderską firmą, która ma swoje fermy na całym świecie. Hodują norki w wielu krajach, choć oczywiście Europa Wschodnia wydaje się tutaj być kluczowym dla nich miejscem. The biggest fur company in the world belongs to Dutch businessmen. They have two fur farms in Lithuanian countryside, where they kill about 300,000 animals each year, and it's about 15% of Lithuanian fur production. After our investigations into both of these farms, they were fined by the authorities because they were not following environmental protection laws. But in Lithuania, fines are so small that it is actually cheaper just to continue polluting the environment than to obey the law. Innym potentatem na skalę światową jest rodzina Van Ansem. W Polsce to nazwisko związane jest głównie z firmą Mink. I firma ta, obawiając się możliwości wprowadzenia zakazu hodowli zwierząt na futro w Polsce, zdecydowała się w pewnym momencie zatrudnić kancelarię prawniczą do działalności lobbyingowej w Sejmie. No, zdecydowanie mają duży interes w tym, żeby taki zakaz w Polsce nie wszedł. Z nazwiskiem Van Ansem związane jest kilkanaście ferm norek w całej Polsce. Z uwagi jednak na protesty mieszkańców jest im coraz trudniej budować nowe fermy. Dobrym przykładem tutaj jest miejscowość Golczewo, gdzie mieszkańcy powstrzymali planowaną inwestycję firmy Mink. 1,5 kilometra od naszego pięknego miasta, położonego nad dwoma pięknymi jeziorami, w granicach Puszczy Goledziowskiej, inwestor holenderski chciał pobudować fermę na 22 hektarach o ilości sztuk 300 tysięcy sztuk norki amerykańskiej. Odór z takiej fermy sięga od 2 do 6 kilometrów. Społeczeństwo nie wyraziło na to zgody. Problemy były od samego początku, ponieważ inwestor twierdził, że kupił ziemię i na tej ziemi może robić co chce, ale nie odbyły się żadne konsultacje społeczne i nie było rozmów ze społeczeństwem, czy wyrażają na to zgodę. Inwestor raczej do rozmów się nie przyłączał. Mieliśmy parę spotkań na Radio Szczecin, ale inwestor powiedział, że to nieprawda jest, co my mówimy, a w pewnym momencie nazwał nas nawet ekoterrorystami, że walczymy dla mieszkańców o obronę naszych mieszkań. Niektórzy mieszkańcy stwierdzili w miejscowości, która jest bezpośrednio przy tej fermie, miejscowości Samina, że będą blokowali nawet drogi dojazdu do tej fermy. Można powiedzieć, że Polska, jeżeli chodzi o cykle, kolejne cykle produkcji futra, zajmuje tutaj jakby pozycję najbardziej podstawową, czyli de facto cały polski przemysł futrzarski to jest właściwie produkcja surowych skórek, które wędrują potem za granicę i są sprzedawane na różnych aukcjach w różnych miejscach na całym świecie, głównie w Toronto i w Kopenhadze. A w związku z powyższym można powiedzieć, że jakby te znaczenie dla gospodarki, ewentualne dochody, ten rodzaj produkcji ma przynosić polskiej ekonomii, jest tutaj po prostu relatywnie niewielki. Dużo większe jakby profity przynoszą kolejne etapy produkcji futrzarskiej, czyli właśnie handel hurtowy, który jest dominowany przez kilka międzynarodowych giełd, w tym właśnie giełda w Kopenhadze, w Toronto, w Seattle oraz w Helsinkach. To te główne, jeżeli by wymienić, jeszcze należałoby dodać giełdy w Chinach, które są istotne dla tamtejszego rynku wschodnioazjatyckiego. One powstały względnie niedawno w związku z popytem i produkcją, jaka się pojawiła w samych Chinach. No i te giełdy tak naprawdę kontrolują w dużej części produkcję zwierząt futerkowych. Giełda przede wszystkim w Toronto, NAFA, kontroluje produkcję zwierząt futerkowych w Polsce. Tak naprawdę polscy producenci są całkowicie uzależnieni od NAFA, której to właśnie pojawienie się w naszym kraju doprowadziło do sytuacji, w której ta produkcja gwałtownie wzrosła i gdyby się NAFA nagle wycofała, no to ta produkcja by musiała gwałtownie spaść. Cierpią zwierzęta, cierpią ludzie, którzy mieszkają w okolicy takiej fermy. I nikomu do niczego to nie jest potrzebne, bo spokojnie możemy bez tego żyć. I jestem jak najbardziej za tym, żeby taki zakaz został wprowadzony. Im szybciej, tym lepiej.
Tak, jesteśmy za zakazem całkowitym hodowli zwierząt futrzarskich w naszym kraju. I tak jak nam Sejm już obiecywał, czekamy, kiedy taka uchwała wejdzie w życie. W ogóle w Polsce to powinien być całkowity zakaz hodowli zwierząt futerkowych. Nie powinno być takiego czegoś.